Witajcie. Dzisiaj będziemy prawdziwymi odkrywcami. Udajemy się do miejsca, które turystycznie jest co prawda znane, przynajmniej tu lokalnie. Natomiast brakuje na jego temat jakichś konkretnych informacji historycznych. Ja sobie zrobiłem mały przegląd prasy, no tej, którą dysponuję. Przejrzałem kilka starych map. No i jedziemy na miejsce odkrywać. Jedziemy poczuć ducha eksploracji. Zanim wam pokażę, o co chodzi, to krótki wstęp. Zapytam was, czy lubiliście w dzieciństwie wszelkie tego rodzaju filmy jak Władca Pierścieni, Przyłbice i Kaptury. No, różne takie filmy przygodowe. To pytanie, co zawsze najfajniej buduje klimat w takim filmie? Przydrożne karczmy w lesie. We Władcy Pierścieni była fajna scena właśnie w takiej karczmie przydrożnej. My z dzieciństwa też znamy taką karczmę, która się nazywała Rzym. A ta, do której ja tutaj dzisiaj przybyłem, nazywa się Wilcza Buda. No i niestety jest w fatalnym stanie w tej chwili, ale mimo wszystko obejrzymy ją sobie zaraz. A więc, co wiemy o tym miejscu? No niestety wiemy niewiele. Ponad to, co widać gołym okiem, czyli że obiekt grozi zawaleniem. Jest tu nawet taka tabliczka pozostawiona przez nadleśnictwo oraz tabliczka z numerem ewidencyjnym nadleśnictwa. Nie ma jakichś śladów, jakichś tabliczek świadczących o tym, że jakoby to byłby zabytek objęty ochroną. Takiej tablicy nie widziałem tutaj rok temu, takiej tablicy nie ma teraz. Co jeszcze wiemy o tym miejscu? No, ja dotarłem do dosyć starych map tego regionu i znalazłem tą karczmę na mapach zaznaczoną. O tym sobie zaraz porozmawiamy. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest na temat tego miejsca w internecie, to muszę powiedzieć na początek jedno, że nieliczne wzmianki na blogach ludzi z tego regionu powtarzają dwie informacje. No, jedni od drugich odpisują tak naprawdę. I te informacje są takie. Pierwsza, że tą karczmę postawiono około połowy XVIII wieku, czyli szacunkowo w przybliżeniu ma ona około 250, powiedzmy, w tej chwili lat. I druga informacja, która się powtarza, że ta karczma służyła do odpoczynku dla opolskich książąt po polowaniach. Jak
spojrzy się na na ten budynek, to już zaczynają się pojawiać pewne pytania nawiązujące też do tego, co ludzie mówią o tym miejscu. I pierwsze takie pytanie jest, czy to była faktycznie przydrożna karczma. Bo jak popatrzymy, budynek ten jest niewielki i bardziej przypomina taką prywatną leśniczówkę niż taką faktyczną karczmę z prawdziwego zdarzenia. Do środka nie wiem, czy wchodzić, bo boję się, żeby mi się to nie zawaliło na głowę, ale zaraz sobie do środka zajrzymy. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć taką z prawdziwego zdarzenia XVIII-wieczną karczmę, to udajcie się do skansenu w Opolu Bierkowicach. Nawet nie trzeba wchodzić do środka, płacić za bilet, bo karczma z właśnie okresu około przełomu XVII i XVIII wieku stoi w skansenie bierkowickim i jest dostępna z ulicy. To jest ta restauracyjka przy parkingu. I tak wygląda prawdziwa, taka duża karczma z tamtego okresu. Ta tutaj się jednak różni rozmiarem, ilością okien, ilością pomieszczeń i to już daje do myślenia. To jest pierwsza rzecz, na którą warto się zastanowić. Druga rzecz, na którą ja się zastanowiłem, to jacy książęta się tu bawili, bo książęta w sensie z rodu Piastów opolskich, no to panowali na tych terenach gdzieś do roku około 1520 któregoś. Ostatni książę, chyba Jan II Dobry, zmarł gdzieś właśnie w drugiej połowie XVI wieku. A już gdzieś w roku 1666 te ziemie przejęli Habsburgowie i cały ten rejon, cała Opolszczyzna do końca II wojny światowej była właściwie w rękach niemieckich. Więc możemy już wywnioskować, że w tej malutkiej karczmie bawili się książęta pruscy, którzy tutaj w tym okresie byli właścicielami tych ziem. Jeśli chodzi o datowanie tego obiektu, no to na mapie z 1803 roku znalazłem faktycznie to miejsce, nazwane Wolfsgarten, ale tej mapie się zaraz przyjrzymy dokładnie, bo ona wymaga pewnej analizy. Natomiast faktycznie można stwierdzić, że przed rokiem 1800 tu już coś było, więc ta informacja, że Wilcza Buda ma około 250 lat, no, przyjmujemy, że to jest informacja dość trafiona. Znalazłem zapiski mówiące o tym, że w tej karczmie, tu co widzimy, jest kominek, prawda? I pomieszczenie dla służby. No ja osobiście wątpię, czy to było pomieszczenie dla służby. Wydaje mi się, że to raczej było coś w rodzaju stajni, gdzie wprowadzano konie na czas tutaj biesiady. Dlatego, że nie ma tutaj jakichś wyraźnych drzwi prowadzących z tego pomieszczenia do pomieszczenia głównego, które by sugerowały, że tu służba coś przygotowywała i zanosiła ludziom bawiącym się tu w środku. Natomiast wewnątrz zaryzykuję i wejdę sobie. Zobaczcie, tu jest tak mało miejsca, że mieści się tak naprawdę oprócz tego kominka tylko ten jeden stół. Przy nim z jednej i z drugiej strony mogły być ławy, na których siedzieli goście. No i właściwie tutaj za bardzo nic więcej. Nie ma też jakichś schodów prowadzących na górę, czyli strych nie służył na pewno do noclegu, tylko być może, jak to strych, do przechowywania jakichś sprzętów. To zdecydowanie jest za mały obiekt, żeby był taką karczmą dla przejezdnych ludzi. Tutaj raczej gościli się tylko właściciele ziemscy, po polowaniu siadali do tego stołu i moim zdaniem to wszystko. Czyli w środku był kominek, mieścił się tak naprawdę jeden stół. Nie ma tutaj żadnych okien świadczących o tym, że na górze miałoby być miejsce noclegowe jakieś dla kogoś. Więc podejrzewam, że ci, którzy tutaj
biesiadowali po polowaniach, to nawet nie zostawali na noc. To jest praktycznie odpowiednik dzisiejszego garażu i stołówka. Więc ja osobiście obalam pogląd powtarzany na niektórych blogach, jakoby ta karczma miała służyć jako miejsce odpoczynku i noclegu dla przejeżdżających tędy kupców. Bo to miejsce, ten budynek jest po prostu za mały, żeby być taką prawdziwą karczmą. Ale też istotne jest to, że tędy nie wiódł jakiś szlak handlowy. Najbliższy szlak handlowy, który szedł z Opola przez Kluczbork na Mysłów do Wrocławia, no to jest kilkadziesiąt kilometrów stąd. Ta karczma na 100% służyła tylko i wyłącznie dla właściciela ziemskiego jako miejsce odpoczynku po polowaniach. Natomiast tutaj jest kaplica, która powstała rzekomo w miejscu kościoła, który tu był. I też nie jestem do końca pewien, czy to na pewno był kościół. Bardziej by mi pasowało, że to była po prostu większa kaplica, w której ci właściciele ziemscy z zaproszonymi gośćmi modlili się przed polowaniem. Ale można ustalić, czy faktycznie tutaj kiedyś stał kościół. Trzeba byłoby pogrzebać w jakichś starych dokumentach parafialnych, czy jest mowa o kościele. Jak przystało na takie miejsce, o Wilczej Budzie krążą legendy. Jedna z nich mówi o tym, że kiedyś w tym miejscu stała cała osada o takiej nazwie, ale gdzieś na przełomie XVII i XVIII wieku zapadła epidemia cholery, wieś wymarła i uległa zniszczeniu i została tylko ta Wilcza Buda. I tu już się pojawia kolejne pytanie, dlaczego po całej wsi nie ma śladu, a Wilcza Buda jako tako się zachowała do dzisiejszych czasów. Ja mam tutaj na przykład wątpliwości, ile jest prawdy w tej legendzie, bo bywałem już w miejscach, gdzie były wsie, które wymarły na przykład około 100 lat temu. Na przykład w Karłówku, koło Karłowa, pod Strzelińcem, w Górach Stołowych, w Kotlinie Kłodzkiej. No, po Karłówku wciąż jest bardzo dużo śladów, raz, że są całkiem nieźle zachowane resztki murów, ale są ślady bytowania człowieka, a mianowicie jest roślinność charakterystyczna dla wsi. A konkretnie rzecz biorąc, rośnie tam agrest. Jest dookoła, jest już pozornie dziki las, a w miejscu, gdzie był Karłówek, w tych ruinach, rośnie agrest, rosną porzeczki i można tam pójść sobie latem nazrywać owoców. I to są ślady po tym, że tam faktycznie była wieś, że tam żyli ludzie. O już około kilkudziesięciu, 80 do 100 lat tam ta wieś już nie istnieje, prawda? No a tutaj mamy rzekomo wieś, która istniała jakieś 200 lat temu, więc jakieś ślady istnienia tej rzekomej wsi powinny tutaj jeszcze być. Czy to jakaś roślinność, czy chociaż jakieś resztki zabudowań, może jakichś fundamentów. I podstawowe pytanie, dlaczego po wsi nie ma kompletnie żadnych śladów, a ten budynek cały czas stoi? Kolejna legenda, która krąży po internecie na temat tego miejsca, próbuje jakoby wyjaśniać nazwę, że Wilcza Buda nazywa się dlatego, że w latach 80. rzekomo znaleziono tutaj w tym miejscu martwą wilczycę. No i to już jest straszna bujda na resorach, dlatego że na mapach z 1803 oraz 1831 roku, które znalazłem, to miejsce istnieje i nosi nazwę też związaną z wilkami. Na mapie z 1831 roku to miejsce nosi nazwę Wolfspur House. Więc to kompletnie akurat ta legenda to jest bujda na resorach i po prostu nie ma co się już nad nią zastanawiać. Tą legendę skreślamy.
Trzecia legenda, która próbuje tłumaczyć nazwę Wilcza Buda, mówi o tym, że podobno kiedyś właśnie książęta i myśliwi, te jakieś tam 200 lat temu, z tej chaty strzelali do wilków, do bardzo gęsto gromadzących się tutaj wilków i stąd niby Wilcza Buda. I tutaj, szczerze mówiąc, w tej legendzie może być ziarno prawdy, dlatego że na mapie z 1803 roku znalazłem coś ciekawego, co zdawałoby się potwierdzać tę wersję. No więc przyjrzyjmy się teraz tym starym mapom, do których dotarłem i zobaczmy, co o tym miejscu powiedzą nam mapy. Spójrzmy zatem na mapę okolic pokoju z 1831 roku, pochodzącą ze zbioru niemieckich map Riemanns Topographische Specialkarte von Europa. Na mapie w miejscu, w którym stoi Wilcza Buda, widnieje nazwa Wolfspur Haus. Wolfspur znaczy wilczy trop, ślad, a Haus to dom. Widzimy więc, że wbrew jednej z powtarzanych w internecie legend, nazwa tego miejsca od zawsze była kojarzona z wilkami. Można przypuszczać, że w tym miejscu znajdowano wiele wilczych tropów i stąd wzięła się nazwa zbudowanej w tym miejscu chaty. Ale może więcej wskazówek znajdziemy na jakichś z jeszcze starszych map. Sęk w tym, że im starsze mapy, tym mniej dokładne i ciężko było coś sensownego znaleźć, ale znalazłem mapę Wielunia i okolic z 1803 roku, na której szczęśliwie, dosłownie na jej obrzeżach znalazła się wieś Pokój i otaczające ją lasy. I ta mapa przyniosła nowe wskazówki. Co ciekawe, te dwie mapy dzieli zaledwie 30 lat, a na mapie z 1803 roku nazwa badanego przeze mnie miejsca brzmi już nie Wolfspur Haus, a Wolfsgarten. Zastanowiło mnie to słowo Garten, po niemiecku ogród. Zwłaszcza, że narysowano tu symbol czegoś, co na rysunku faktycznie przypomina jakby ogrodzony obszar z dwoma przecinającymi się drogami. Niestety, ta mapa nie zawiera legendy, więc w pierwszej chwili nie wiedziałem, co ten symbol znaczy. Ale zauważyłem, że koło pokoju, tuż nad stawami Fryderyka i Zofii, narysowany jest podobny symbol opisany słowem Tiergarten, czyli po niemiecku zwierzyniec. I tu muszę nadmienić, że w dzisiejszym dialekcie niemieckim słowo Tiergarten znaczy zoo, ale 200 lat temu mogło mieć nieco szersze znaczenie. Jakie? Zaraz do tego dojdziemy. Na szczęście ta sama mapa przyniosła kolejne wskazówki, bo na wschód od Wolfsgarten znajduje się całkiem spory obszar lasu, również opisany jako Tiergarten. Obszar ten także podzielony jest na trójkąty kilkoma przecinającymi się w jednym punkcie drogami. A więc w naszej zagadce pojawia się nowe słowo do zbadania – Tiergarten. Postanowiłem w internecie oraz w innych starych mapach szukać kolejnych Tiergartenów w rejonie Śląska. No i znalazłem pod Racibożem. Otóż na mapie okolic Raciborza z 1830 roku, również pochodzącej ze zbioru Riemanns Topographische Specialkarte von Europa, koło wsi Janowice widać identyczny symbol obszaru leśnego, przeciętego kilkoma drogami na wzór gwiazdy, tak samo jak w pobliżu Wolfsgarten. Trafiłem też na wpis na Facebooku, którego autor opisał tenże raciborski Tiergarten jako obszar wyznaczony przez ówczesnego księcia raciborskiego do przeprowadzania polowań. Obszar ten miał powierzchnię około 1000 hektarów, był ogrodzony i spędzano do niego zwierzynę celem polowań zarówno rozrywkowych, jak i w celu kontrolowania populacji dzików, tak samo jak to się robi dziś. Książę Raciborski w ten sposób kontrolował liczebność dzików, aby chronić lokalne rolnictwo, z którego miał dochody. Trafiłem jeszcze w sieci na stronę miasta Beuron w południowych Niemczech, na której jest wzmianka o sąsiadującym z nim miasteczku o nazwie Tiergarten. Notatka mówi, że miasteczko zawdzięcza swoją nazwę rezerwatowi zwierzyny, a właściwie czemuś w rodzaju safari, które stworzył w 1571 roku tamtejszy hrabia Wilhelm z Zimmern, aby on i miejscowa szlachta mogli tam polować dla rozrywki. Zatem wydaje się, że faktycznie Wolfsgarten mogło też być rewirem, gdzie spędzano zwierzęta, tutaj wilki, i polowano na nie, co sugeruje, że wspomniana przeze mnie wcześniej legenda numer 3 zawiera prawdę. Pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego nazwa tego miejsca zmieniła się między 1803 a 1831 rokiem,
z Garten, czyli ogród lub park, na Haus, czyli dom. Czy to może oznaczać, że Wilcza Buda została zbudowana w tym okresie, a nie w połowie XVIII wieku? Ciekawy jest też układ dróg, charakterystyczny dla Tiergarten. Kilka dróg skrzyżowanych promieniście, zbiegających się w jednym punkcie. Podejrzewam, że taki układ dróg miał ułatwić poruszanie się po całym obszarze podczas polowania oraz skracanie czasu polowań, bo być może na skrzyżowaniu stał jakiś pomocnik, który miał w tym miejscu dobrą widoczność na cały obszar Tiergartenu i na bieżąco widział, co się dzieje na całym terenie, no i informował o tym myśliwych. Ale to jest, podkreślam, taka luźna moja teza. I jeszcze coś. Spójrzcie na dzisiejszą mapę Berlina. W centrum miasta jest park o nazwie Tiergarten. Ma charakterystyczny układ ulic. Lepiej widoczne jest to na starej mapie Berlina z 1895 roku, czyli sprzed 125 lat. Wyraźnie widać tu charakterystyczny, gwiaździsty układ ulic. Ale to też taka luźna ciekawostka. Podsumowując, wszystko wskazuje na to, że w miejscu, gdzie stoi dziś Wilcza Buda, nie było wsi, lecz miejsce polowań na wilki. A sama Wilcza Buda nie była przydrożną karczmą dla przejezdnych, lecz miejscem spotkań i odpoczynku ówczesnego właściciela ziemskiego i jego myśliwych. Podkreślam, że to jest moja teza, no i ten temat cały czas pozostaje do dalszych badań. Na tym na razie kończę moje poszukiwania. To jest dopiero jakiś tam pierwszy etap, bo jeżeli dotrę do jakichś nowych faktów związanych z Wilczą Budą, to będę dalej badał, to będę szukał jeszcze może w czasopismach archeologicznych, może wpadną mi w ręce jakieś książki, w których będzie wzmianka na temat Wilczej Budy. A tymczasem na dzisiaj to już w sumie koniec, jeszcze sobie tu trochę pospaceruję, zrobię też coś do jedzenia. A Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jeszcze uda się znaleźć więcej informacji na temat tego miejsca. I cóż, do zobaczenia w następnym filmiku. Jeszcze taka myśl mnie naszła odnośnie tego, czy tą Wilczą Budę kiedykolwiek jakiś konserwator zabytków obejmie jeszcze jakąś opieką, czy zainteresuje się tym jakikolwiek skansen. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie ma na to szans. Nie tylko ze względu na tragiczny stan konstrukcji Wilczej Budy, ale też ze względu na te pomazanie tymi sprayami, te wszystkie napisy. Wydaje mi się, że farba ze sprayów wnikła tak głęboko już w belki, w materiał konstrukcyjny, że tu już nie ma co właściwie chyba ratować. No, jeżeli ewentualnie ktoś się nią kiedyś zainteresuje, to chyba tylko po to, żeby zrobić replikę do jakiegoś skansenu. No i tak, ciekawe, ile ona jeszcze postoi. Wytrzymała 250 lat, a w tej chwili no jest jak jest.